911, what's your emergency? There's a man in the street outside bleeding! There's broken glass everywhere! There's a lot of blood! He's not breathing! Co tutaj nam, coś tutaj nam mruga, ale... Chyba nie jest żadna wskazówka, bo nic nie mogę z tym zrobić. Są jakieś dziwne obiekty. Wow. Zaraz. Wow. Tam jest kobieta pod prysznicem. Jasny gwint. Świat duchów to fascynujące miejsce. Na to wygląda. Jest wiele miejsc, które mogę... Chyba musimy poszukać schodów. Jakiś schodek. Ciekawe, o czym oni chcą zapomnieć, tego nie wiem. A to ta dziewczyna, co była na ulicy, pani reporter. Jest cały czas jakieś gazety tutaj, jakieś. Ale nic na to nie poradzę. O. Te takie duchowe miejsca troszkę... Akta sprawy. W Salem można znaleźć wiele przedmiotów. Zwracaj uwagę na swoje otoczenie, gdy się przemieszczasz. Nawet zwykły kawałek papieru może zawierać tajemnice dotyczące miasta i jego mieszkańców. Informacje o zabójcy. 1 z 39. Tu raczej nic z tym nie zrobię. Zobaczymy. Możesz tu przejrzeć zebrane artefakty. Badając Salem, wróć tu, by sprawdzić swoją kolekcję. Mimo że w ciągu ostatnich kilku lat liczba zabójstw w Salem gwałtownie wzrosła, miejscowa policja nie chce przyznać, że są one ze sobą powiązane. To bardzo trudny dla nas okres, mówi Ingrid Larsen, rzeczniczka Komendy Policji w Salem. Lecz byłoby wielką nierozwagą z naszej strony wyciągać pochopne wnioski w sprawie tych zabójstw, a co dopiero o ich wzajemnym powiązaniu. Każde z tych morderstw dokładnie badamy, a osądy wydajemy tylko i wyłącznie na podstawie zebranego materiału dowodowego. Podaruję wam to czytanie, bo tutaj jest na pewno dużo informacji. Być może przy innej okazji rzucę po prostu na to szybko okiem. You'd think they were trying to raise the dead. Speaking of dead, I'm pretty sure I heard shots outside. Gus needs some friends. Someone else who can listen to him yammer. Yeah, sorry, Derek. Raise the dead. Give them shots. Yes. Czyżby tu jakieś wskazówki na podłodze? Co jakiś czas są takie ślady. O. Holender. Wilgotny grób. Potrzeba jeszcze 6, aby odkryć historię. Rany boskie, tu jest dużo ciekawych rzeczy. Tu się coś stało w tym mieszkaniu i coś innego, nie tylko morderstwo naszego bohatera. Sprawdźmy jeszcze tą kondygnację, zanim pójdę dalej, bo to wygląda bardzo interesująco. O, proszę. Jeszcze 5 potrzebuję, by odkryć tą historię. Kolejny duch. You look lost. What's lost is my body. I know I got killed right here. And I know it sounds crazy, but I'd feel a lot better if I knew where my body was. Are you a detective or something? You might be my only hope. Yeah, I'm a detective. Any idea who did it? That might lead us to your body.
I know they were old people, and I know they lived in this apartment building. Other than that, everything is hazy. But I was doing a lot of drugs at the time. Pamiętacie tą parę starych ludzi? I'll see what I can find out from any older residents of the building. Jasny gwint. Tajemnicze morderstwo. Uważasz, że zamordowano starsze małżeństwo mieszkające obok. Spróbuję się coś dowiedzieć od mieszkających tu starszych ludzi. Pamiętacie? Oni prowadzili jakąś taką rozmowę i w tej rozmowie pojawiało się co chwila... Znaczy, pojawiło się raz, że nie wspominają o tym. Czyżby coś, o czym chcieliby zapomnieć? Jest kolejny. Zdaje się, że w jakimś bojlerze ukryli to ciało, co? Jeszcze cztery, by odkryć historię. To już jest wyjście z budynku. Przydałyby się jakieś plany tego budynku? Ktoś tu był niedawno. Dobra, już mniej więcej mam zarys tego budynku w głowie. Sprawdźmy jeszcze to stare małżeństwo. To jest ten z zawałem. Czy oni wiedzą o morderstwie dziewczyny w pralni? Mamy dziewczynę i 5 wskazówek. Poszukajmy, popytajmy. No dobrze, sprawdźmy. That girl collapsed like paper when Grace hit her. I still can't believe she died. It happened so fast. I've never seen Grace so crazy before. It must have been the lack of sleep. Thank God it's all over. I can finally watch TV in peace. Chryste, zamordowali dziewczynę. Jego żona wydaje się porywcza. Jeśli to ona zabiła dziewczynę, to gdzie jest ciało? Jest to dobre pytanie. Przyjrzyjmy się jeszcze... Czy to są jakieś wskazówki? Odkryliśmy jedną z 5. Notatka. Ich sąsiad wyjechał z miasta w pośpiechu. Może miał z tym coś wspólnego. Już wiemy właściwie, że to dziewczyna została zamordowana przez Grace. Ale przyjrzyjmy się wszystkim wskazówkom. Wycinek z gazety. Dzieciaki często szwędają się po kamieniołomach. Po co zawracać sobie głowę akurat tym? Kamieniołomy? Dobra, mamy 3 wskazówki. Pewnie kobieta będzie miała coś do powiedzenia, ale chcę znaleźć jak najwięcej wskazówek. Jak najwięcej wskazówek. Czy coś tutaj? To ciało. Widziałem tą... Teraz już nie widzę tego ducha tutaj. Dobrze. Notatka od sąsiada. Wycinek z gazety. Zobaczmy. Dobra, tu źle żeśmy. Zobaczmy od tego. Finally some peace and quiet. All her parties. How can anyone sleep through music blasting like that? I think she was on drugs. Walter was so tired, he could barely stay awake for the 5 miles it took to drive to Smithwick Quarry. I couldn't believe he was able to find a pair of lock cutters that late at night. At least the music has stopped. Now we can finally sleep. No ładnie. No było do przewidzenia. To znaczy, że kobieta zabiła, wywieźli do kamieniołomów.
A ciało wylądowało w kamieniołomie, tak? Dobrze, to chyba wszystko już wiemy, co? Dobrze. Za mało? Wydaje mi się, że wszystko już wiem. Dobra. Trzeba połączyć te poszlaki. Nie, sąsiad nie miał nic wspólnego. Dobra, mamy to. Like Grace couldn't take the girl's partying anymore, so she killed her and roped her husband into helping dump the body at Smithwick Quarry. I should get back and let her know. Właśnie mogłem to rozwiązać Znaczy to jest tak, no najwyraźniej, bo tu są chyba jeszcze wskazówki, a właśnie. To jest kolejna wskazówka, mamy wszystkie wskazówki, ale już właściwie po dwóch pierwszych byłem w stanie powiedzieć, co się stało. Ale trzeba powiązać fakty odpowiednio. Turns out, the reason you can't find your body is because it's not in the building. It's at Smithwick Quarry, about 5 miles out of town. Oh, well, why'd they do it? Your parties were keeping them awake at night. They finally got too tired and snapped. I thought they were just being unreasonable. I didn't know they would do this. Thanks for your help. You have no idea how big a relief it is just knowing. No problem. You know, I never really liked cops. They were always giving me shit, telling me how I was messing up my life. We never saw eye to eye on things. But you really came through for me. Probably should have listened to what they were trying to tell me. Maybe then things wouldn't have ended up like this. Thanks again. Dziewczyna dotarła do światła, jak dobrze. No, proszę państwa, udzieliliśmy pomocy potrzebującej. I tak sobie myślę, że gdyby nagle Gimper zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, to będziecie mogli podejrzewać na podstawie tego śledztwa, co się z nim stało. Ale cóż. Tu już byliśmy. To wszystko jest odkryte. To piętro chyba nam nie dostarczy. Ciekawostek. Kolejnych. Natomiast są tu te bojlery i warto na nie zwracać uwagę, bo one zawierają tajemnicę jeszcze jakiegoś innego morderstwa. Co ta dziewczynka wyprawia? Hey, how the hell did it come back? Did I do that? Hey, come back! Those notes aren't for you. Lander. Looks like some sort of code or something. Up to the fourth floor before the police cart away the evidence. No dobrze. Znaczy dobrze, niedobrze. Znaleźliśmy coś ciekawego. Ta dziewczynka niewiele chce nam powiedzieć. Cały czas szukamy fragmentów zbrodni gdzieś tam innej niż. To już wszystko jest rozwiązane. Mieszkanie 1A. Tych mieszkań jest kilka. Strasznie mnie ciekawią te śledztwa. Zobaczmy tutaj. Ciekawe ślady. Pewnie coś oznaczają. Tamtędy przeszedłem. Zaraz opętamy tą dziewoję, ale najpierw sprawdzę, czy coś ciekawego tutaj. Tu już jest ściana zewnętrzna.
Muszę sobie układ tego pomieszczenia w głowie gdzieś tam. Just once, I'd like to have a nice phone conversation with an adult without interruption. Take też ktoś przerywa? Cholera wie. Pójdźmy śladem tego. Mommy, mommy! What the hell? Co to ma być? Na razie nic nie wiem, ale mam nadzieję, że nie doszło tu jakieś morderstwa. Tu jest coś niepokojącego. Duch. Hey. You enjoy scaring kids? This little girl cost me everything. It was supposed to be a simple job. Easy money. What do you mean? She's just a kid. It don't matter what she is. Her daddy owed too much to the wrong people. She was just an insurance policy. Is that where you come in? A simple snatch and grab. After everything was settled up, I'd let her go. I'm guessing it wasn't so simple. That may be. But she owes me now. And I ain't leaving till her debt is paid. Cut your losses. It may be a while. Don't worry. I can wait. Kurde, jakiś duch straszy dziecko? I've got nothing but time, my friend. Dobra. Straszy dziecko, skubaniec. Nie, to ta dziewczynka siedzi w szafie. Znaczy, siedzi pod łóżkiem, Boże. Dobra, rozumiem, że cokolwiek ten koleś planował, się nie udało. Spróbujmy jeszcze raz pogadać, znaczy zobaczyć, co ta matka myśli. To dziecko jej cały czas przerywa. I wątpię, żeby dziecku... Maybe she's getting too much sugar. I mean, that keeps kids awake, right? Shit. I to jest powód, dla którego zawsze dziecku trzeba wierzyć, bez względu na wszystko. Ja tam... Dopóki nie udowodnię, że mój syn ściemnia, to... Reaguje zawsze tak, jakby mówił prawdę. Dobra. Trzeba będzie się przyjrzeć jeszcze sprawie tego mieszkania. Ale w tej chwili chyba niewiele mogę tu zrobić. No, ktoś podesłał tą babkę tutaj. Znaczy tego faceta, żeby porwał dziecko. To wiemy. Ale nic więcej tu nie mam. Żadnych śladów. No właściwie nawet żadnego kolejnego zadania. Idźmy dalej. Być może będziemy mieli jeszcze okazję tutaj wrócić. A może to coś mi... To jest chyba Salem. Salem, miasteczko, w którym nałogowo palono czarownicę, więc... Nic dziwnego, że coś tu się niepokojącego może stać. Polecam bardzo gorąco książkę Stephena Kinga. Pod tytułem właśnie Miasteczko Salem. Okej, tu jakaś trójka ludzi. Cały czas szukam tych śladów zbrodni, które znalazłem. Wow, wow, wow. Chryste Panie. Jak tu żyć w tym świecie pełnym duchów? Mam drzwi, więc po co nimi... Kolejna wskazówka. Jeszcze trzech potrzeba, żeby odkryć historię. Well, there's always some element of chance. Maybe you'll teach us some tricks, eh? Then I couldn't keep taking your lunch money, big guy. All right. Pull up your panties, gentlemen, and throw in some chips, Nate. A few more good cards would help. Nic ciekawego. Poor guys. I remember when I still thought poker was a game of chance. No, czyli ta ich robi w konia? I never know if she likes me or she's just being nice. Cóż, każdy ma jakieś tam problemy. Ale nie są to problemy, w ramach których
możemy cokolwiek zrobić. It ain't long division. Either you're in or you're out. Sprawdźmy jeszcze tutaj. I tamten facet, który siedzi na krześle, ale znika, jak tylko podchodzę. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Tu już byłem w tym schowku, tak. A to są drzwi. Było 2B, było 2A. Mnie interesuje, znaczy 1A to było morderstwo tam, gdzie ci staruszkowie. Sprawdźmy wyżej. Możesz, ja cię nie mogę. O ja cię. Demony, jeśli demon cię znajdzie, wytropi cię i wyssie twoją duszę. Pozostałości duszy chowają cię przed demonami. Dobra. Możesz poruszać się pomiędzy kolejnymi kryjówkami, żeby uciekać przed demonami. Jeśli demony przez jakiś czas cię nie będą mogły znaleźć, przestaną szukać i odejdą. Podchodzenie do demonów. Przytrzymaj RB, żeby widzieć demony przez ściany. Pamiętaj, aby zawsze podchodzić do nich ostrożnie. O ty paskudo. Dobra, możemy się już chować. Cholerny świat. W zasadzie to nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ten demon dopadł tego tutaj, cwaniaka. Just once, I'd like to have a nice phone conversation with an adult without interruption. Dobrze, ona ciągle narzeka na swoje dziecko. Tu się nic nie zmieniło. Tu trzeba uważać. Ten cwaniak gdzieś zniknął. Nie wiem, czy to dziecko w związku z tym poczuje się lepiej, ale... Holender. I teraz podejść do tego demona? To diabła. Ten demon jest w tamtą stronę, patrzy. Choroba. Nie wygląda to zbyt dobrze. Spróbujmy, czy cokolwiek będę mógł zrobić temu Wajdakowi. Egzekucja. Od tyłu, tak jest. Dobrze. Czyli cwaniaki nie są takie potężne. Rozumiem, że to są pozostałości duszy. Dobra, nie jesteśmy bezbronni. Tam na górze już się nic na mnie nie czai specjalnego. Trzecie piętro, to chyba stamtąd wypadłem, co? Może czegoś się dowiem o tych duchach niżej. Przyjrzyjmy się. Te duchy patrolują w tą i w tą. W
tą i w tą. Tamten jest jeden. Shit. Dobra, załatwiliśmy łajdaka. Tam jest jeszcze jeden skubaniec. Dobra, nie jesteśmy bezbronni. Myślę, że muszę się pozbyć tych skubańców. Zanim cokolwiek będę robił. Dobra, przyjrzyjmy się. On chodzi... Tam trochę stoi. Ja pierdziu. Teraz w tą stronę. Spróbujemy go zaraz dopaść. Jest. Dobra nasza. O, ja cię kręcę. A tu mamy jakąś ciekawostkę. Co ciekawe... mogę to wcześniej... mogę zobaczyć. When death comes, it will never be alone. O, ja cię kręcę. Wiadomości zmarłej. Ta tylko śpi, ale z otwart... Chryste, panie. Nie przerażają was ludzie z otwartymi oczami, którzy śpią? Nexus podobno śpi z otwartymi oczami. Sam nie widziałem. Flamey mi mówił. Nie, nie Flamey. Flamey albo Graba. Nie pytałem, skąd wiedzą. Miałem też kumpla, Janka. Znaczy mam nadal, który śpi z otwartymi oczami. Przerażająca sprawa. Jak tak śpi i przez chwilę jakby... No wiecie, jest wdech i wydech. Wow, przestanie oddychać na sekundę, to człowiek ma wrażenie, że patrzy na trupa. Tam więcej już nie widzę z demonów. Dobra. So which was it, electrocution or slit wrists? The razor. It was only supposed to be the razor. That's what the voices told me. The music was just something to focus on until I bled out. So the radio was just an accident? I started the cut. The warm water made my skin so soft. But I couldn't go through with it. The radio slipped off the edge when I was getting out. And I didn't want to die. It was the voices in my head that wanted me dead. I'm sorry, kid. Nieźle. Się facet załatwił, no. Masa mrocznych historii przed nami. No to trzeba mieć pecha, żeby zdecydować się żyć tylko po to, by za chwilę zginąć. W ten sposób można dosyć szybko podróżować, co? Tutaj będąc chyba jako duch, znaczy w tym tu, gdzie się możemy schować, chyba widać dodatkowe rzeczy. Ale nie tym razem. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz. I tu coś widzę. Lilian i Lilian. Przemyślenia Julii. No, co my tu mamy? To też są jakieś chyba dłuższe historie. No dobra. Schody. Tak, to tu są schody, prawda? Tak. Nie mam mapy, muszę sobie ułatwić orientację w terenie. Coś tu było ciekawego. Jakiś duch jakiejś dziewczynki mignął mi przez chwilę. Nic z tego. Chowa się ciągle. Oho. Ja cię kręcę.
Nie będziemy straszyć ludzi, no na Boga. Jeszcze raz się przyjrzę. O, matka, córka? Znikają, nie przyjrzę się temu za bardzo. Tu chyba wyjście na balkon. Dalej można się tak bawić. Nie chcemy zostać poltergeistem, nie. O kurde. Kolejny duch, jasny gwint. Co tu się dzieje? Hey, it's you. You're famous. Check out the TV. I'm good, thanks. No to ładnie. Oho. Jeszcze dwa, aby odkryć historię. Drive to Boston? I mean, why can't adventures happen without going outside? No bo gdyby nie przygody, które dzieją się na zewnątrz, to byśmy wszyscy siedzieli w domach. Work that out. You know, I'd be fine just watching a video. Faceci niewiele mają do powiedzenia. Not to mention gas prices these days. Kolesie narzekają, że tylko na zewnątrz dzieją się przygody. I przy okazji narzekają na to, że ceny paliwa są zbyt wysokie. O. Zaskoczyłem ducha. Czy ja już tu byłem? Tak. To jest to mieszkanie. Tu chyba wszystko przejrzałem dokładnie. Tam coś jeszcze po lewej stronie widzę. Tu żeśmy rozmawiali z duchem. Ale tutaj, tutaj... Można się znowu zabawić poltergeista. Może to... wywoła jakąś reakcję, a może nie. Chyba nie. Dobrze. Czy dobrze, niedobrze? Się dokładnie przyjrzeć tym miejscom. Ciekawe, czy jest tu piwnica. Powiedział bohater horroru, po czym ją znalazł i po tym zginął. O kurczę. Okay, folks. I need you to keep your distance from the scene here. What happened up here? I'm afraid that's still under investigation. Guy got thrown out of a window. We're still looking at the details. Thrown out of a window? By who? Yeah, who did it? Sorry, like I said, it's under investigation. Is the building safe? Yeah, is this building safe? Perp didn't stick around, if that's what you mean. No. They haven't caught the guy yet. But... they're pretty sure he's not around now. Officer Morgan. Dobra. Fascynujące to jest takie przebicia rzeczywistości. Nie wiem, czy to jest tylko w świecie duchów widoczne, czy co. I should make sure I stay with these people when I go. He's not still here. Yeah. How do you know? What are they afraid of? That we'll be afraid of a killer? I'm afraid already. I understand your concern. I'd appreciate it if you... Why doesn't this guy answer Jill? She's got good questions. Jill. This isn't a party. This is a murder investigation. Nikt nie ma nic ciekawego do powiedzenia? Jeez, just tell them what happened. They'll find out soon enough. Nie mam żadnych duchów na tej kondygnacji? Nie mam. Olander, kolejne duchy, ale tak jak podejrzewałem, znikną za chwilę. Jeszcze jeden, aby odkryć historię. Czyżby tu? Hey, Broyles. You seen that little girl that lives here? If she turns up, you come find me. Got it? Ciekawe, co chcą od tej dziewczynki. Baxter szuka dziewczyny. To ciekawostka. Tamta historia tej rodziny. Facet, który jest winny pieniądze? Jest. Dziewczynka, która się chowa przed duchem i matka. Damn it. My mom gave me that gun. What do
was the killer doing here in the first place? Dobra. What did I miss? Tu trzeba by znaleźć odpowiedź, ale... Możesz ujawnić kruche wspomnienia, odciśnięte w tym wymiarze. Przypadek? Szuka czegoś? Wychodzi? Ma wyraźny cel? Szuka kogoś, czegoś. No, na razie mało wskazówek, ale... Tak. Bo czego by szukał w schowku, nie? Szuka czegoś, kogoś. To chyba jest najbardziej sensowne. Zresztą tutaj te trzy tarcze, one chyba symbolizują jakość tej wskazówki. Albo jakość tego, jak poradziłem sobie z zagadką. O, 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 o. 14 wskazówek. Spotkanie z rodzicami Ronana. Julia to żona jest... Pakować czy rozpakować? Skoro ktoś się szykował do wyjazdu, dlaczego to zostawił? Być może ten morderca szukał kogoś innego. Znaczy, tak, 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 to już wiemy, że szukał kogoś, to na pewno. Ale ja tu się trafiłem przez przypadek pewnie. Jakiś wazon. Chyba nic istotnego. Główna broń. Tam miałem dwa pistolety i nie mogłem zastrzelić typa? Jezu. No to prawda, coś w tym jest.